Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Dziś Państwa gośćmi są trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw oraz skrzydłowy kolejorza Tymoteusz Klubś. Prosimy o zadawanie pytań, tradycyjne przypomnienie o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji, no i oczywiście korzystanie z mikrofonu, ponieważ mamy transmisję. Dzień dobry, Radosław Nawrot, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry panom. Chciałem zapytać panie trenerze o, w nawiązaniu do tych dwóch meczów, w których pan teraz Lecha poprowadził. One bardzo się od siebie różniły. Z Pogonią Lech zagrał bardzo ciekawy sposób, no w Gdańsku już niewiele miał do powiedzenia. I teraz ja się zastanawiam, panie trenerze, czy Lech jakby po tym dobrym występie z Pogonią nie zaczyna równać do tego poziomu, który nas dręczył przez cały sezon i w ogóle przez wiele ostatnich miesięcy. Czy pan się tego nie obawia, że też pan popadnie w taką przeciętność, która jest zmorą tego zespołu od dłuższego czasu? Czy pan jest w stanie wykrzesać z Lecha tą energię, którą widzieliśmy w meczu z Pogonią? No, taką mam nadzieję, ale pozwolę się nie zgodzić tutaj z pana opinią, bo moim zdaniem ten mecz oczywiście pokazał nasze słabości, nasze braki. Trzeba też powiedzieć, że graliśmy z zupełnie innym przeciwnikiem niż w środę, bo wiemy dobrze, jak Lechia gra. Lechia jest bardzo mocna w kontrataku, jest mocna w stałych fragmentach. Tak wygrywa swoje mecze, no jest niesamowicie mocna w defensywie, co pokazała do tej pory w lidze, stracąc najmniej bramek. Zespoły przeciwne kreują mało sytuacji, grając przeciwko temu zespołowi. My próbowaliśmy, natomiast no, tak jak wszyscy widzieliśmy dobrze, zabrakło nam argumentów, żeby pokusić się o zdobycie bramki. Patrząc na statystyki, w meczu z Pogonią mieliśmy chyba oddanych 14 strzałów, z tym, że celnych było 8, natomiast w meczu z Lechią tych strzałów było chyba 11, natomiast celny 1. Dla porównania Lechia oddała też 11 i też miała celny 1. Także to tyle. Ja nie widzę tutaj takiego spadku jakości w porównaniu z tymi dwoma meczami. Oczywiście one były inne, oczywiście w meczu z Pogonią stworzyliśmy sobie więcej sytuacji. Ale tak jak mówię, no te dwa mecze były inne i tutaj nie, no ciężko je porównać. Dawid Cydrowski, Polskie Radio Poznań. Tutaj jestem. Dzień dobry, panie trenerze. Okazuje się, że będzie pan jedynym trenerem w tym sezonie, trenerem Lecha Poznań, który z jedną drużyną zagra przynajmniej dwukrotnie. I tak się zastanawiam, jak pan wspomina to ostatnie spotkanie z Jagiellonią Białystok i czy zgodzi się pan z tezą, że długimi fragmentami wówczas na Podlasiu Lech grał najlepszy mecz w tym sezonie? No na pewno to był dobry mecz wtedy w naszym wykonaniu, choć też nie ustrzeliśmy się błędów. To spowodowało, że tego meczu nie wygraliśmy, choć sytuacje ku temu, żeby jeszcze przy wyniku 2-2 pokusić się o zwycięstwo były. Na pewno graliśmy wtedy do przodu, na pewno chcieliśmy grać o zwycięstwo i mocno wierzę w to, że tym razem zagramy podobnie. Mieliśmy tydzień czasu na to, żeby popracować nad pewnymi rozwiązaniami. Mieliśmy tydzień czasu na to, żeby się dobrze przygotować do tego meczu i mam nadzieję, że to zaprocentuje w sobotę. To jeszcze przy okazji jedno pytanie do Tymka. Trochę na musiku jesteście, mówiąc tak kolokwialnie, pod tym względem, że tylko zwycięstwo daje wam gwarancję tego, że zagracie w grupie mistrzowskiej. Ja wiemy, że ostatnio, w ciągu ostatnich tak naprawdę kilku lat, kiedy Lech był pod presją i kiedy musiał, to najczęściej niestety mu wtedy nie wychodziło. Twoim zdaniem, czego należy się trzymać, jakiej nadziei, że teraz będzie lepiej? W czym te nadzieje pokładacie? My w każdym meczu, wychodząc na boisko, chcemy wygrać i chcemy być zdecydowanie lepsi niż przeciwnik. Poprzez swój styl gry, który mamy wypracowany i który trener nam nakreśla, chcemy po prostu zdominować przeciwnika i wydaje mi się, że naszą siłą będzie zespół i to, żeby się trzymać razem i to powinno nam pomóc w tym, żeby tak można powiedzieć, no, w ciężkim momencie zdobyć 3 punkty i nie patrzeć na żadne inne wyniki, tylko patrzeć tylko i wyłącznie na swój mecz i na wynik. Grzegorz Szałasik z Radia Poznań. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałem zapytać, co pan zrobi w ataku?
jakie tam są możliwości, bo pamiętamy, jak to wyglądało w Gdańsku ostatnio. Jeden napastnik w średniej formie, jak to wygląda teraz, co pan powie o Timurze Jamaleddinowie po występie w rezerwach, gdzie też chciał pan troszeczkę jakby odbudować tego zawodnika. Jaka to jest sytuacja? Tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy cały tydzień, prawie cały, bo jeszcze mamy dzisiaj trening i jutro, na to, żeby dobrze popracować. I Christian, i Timur wyglądają zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Mam nadzieję, że ten tydzień pracy pozwoli im i nam na to, żeby doszli do dobrej dyspozycji. Pracowaliśmy i zespołowo, i indywidualnie, także mam nadzieję, że to wszystko będzie procentować obydwaj bardzo chcą. No i miejmy nadzieję, że w tym meczu z Jagiellonią już i jeden, i drugi pokaże na co ich stać, bo no, potencjał Christiana znamy, jest bardzo duży. Natomiast Timur, w nim też drzemią duże możliwości. Tak jak pan zauważył, zagrał w rezerwach, zagrał już o niebo lepiej niż tydzień wcześniej w tych rezerwach. Strzelił bramkę, strzelił drugą, która nie została uznana. Doszedł jeszcze do kilku sytuacji. Oczywiście to jest trochę inny poziom, natomiast no, cieszy to, że był zaangażowany, że do tych sytuacji dochodził i no, ja mocno wierzę w to, że da nam jeszcze w tych ostatnich meczach trochę radości. Ja chciałem zapytać Tymoteusza, kibice proszę, żeby cię spytać o to, czy próbujesz też gry i treningu na gry na innych pozycjach, atak, lewe skrzydło, jak to wygląda, czy takie próby podejmujesz? Znaczy, na jakiej pozycji jestem wystawiany, tak na treningu też, tak? Tak, czy tak. Czy jest możliwe, czy trenujesz grę na innych pozycjach niż twoja nominalna, znaczy, mówiąc w skrócie? No, moją docelową pozycją jest gdzieś skrzydło. Prawe czy lewe to już jest bez różnicy. Tam, gdzie mnie to po prostu trener wystawi, tam będę się wydawał wszystko. I to wydaje mi się, że to są moje takie docelowe pozycje i tego się trzymamy. Panie trenerze, pytanie o Amarala. Jakie pan ma plany z nim związane? Jak on się czuje? No i czy to jest też jakaś alternatywa w ataku dla pana? João trenuje od tego tygodnia z zespołem, wygląda bardzo dobrze, na pewno będzie jutro brany pod uwagę i pod kątem osiemnastki i gry w pierwszym zespole, czyli do wyjścia. Zobaczymy, mamy jeszcze dwa dni, dzisiaj, jutro, będziemy starali się wystawić optymalnie. Przygotowany zespół na pewno jest, João jest piłkarzem, który ma duże umiejętności, ja też na niego bardzo liczę. A wiemy, że możemy skorzystać z niego na wielu pozycjach. Ja widzę go gdzieś tutaj najbardziej chyba na pozycji 10 bądź 11 i na tych pozycjach wydaje mi się, że będę z niego korzystał. To czy stanie się to od pierwszej minuty w sobotę, czy Joe wejdzie, no to będziemy podejmować decyzję jutro. Na pewno jest gotowy do gry, chętny. Dobrze pracował w tygodniu, będzie brany pod uwagę tak jak cała reszta. Dzień dobry panie trenerze, Paweł Jonik, Telewizja Polska i Radio Meteor. Mam pytanie odnośnie Jagiellonii Białystok. Jesienią bramki dla Jagiellonii strzelali Karol Świderski i Przemysław Frankowski. Tych zawodników już na Podlasiu nie ma, nie zobaczymy ich w tym kolejnym spotkaniu. Czy tamta Jagiellonia jest pana zdaniem silniejszym zespołem od tej dzisiejszej? No na pewno tacy piłkarze jak Świderski, jak Frankowski, jak Bezjak, jak Sheridan, którzy odeszli, stanowili o sile ofensywnej tego zespołu. Dzisiaj z tego co mamy informację, no jedynym napastnikiem jest Klimala, który do niedawna grał w pierwszej lidze. Jest to ciekawy piłkarz, natomiast no, czy ta jakość jest wyższa? Wydaje mi się, że w ataku nie. Natomiast no, wiemy też dobrze, że mają piłkarzy, którzy potrafią zdobyć bramkę, którzy potrafią wygrać pojedynek jeden na jeden i na pewno musimy być bardzo, bardzo uważni w obronie. Maciej Sypuła, Przegląd Sportowy. A propos tej uważności w obronie, Lech w tym sezonie, kiedy pierwszy traci gola, ma dość duże problemy potem z odrabianiem wyniku. Akurat w Białymstoku jesienią się to udało, ale czy uczula pan piłkarzy na to, żeby właśnie gdzieś poświęcić temu dużą uwagę, żeby nie dać się jakoś łatwo zaskoczyć w początkowych minutach, bo mecz w Gdańsku pokazał, że potem ciężko się goni.
No tak, zgadza się. Zawsze łatwiej się gra, kiedy się prowadzi, aczkolwiek reguły tutaj nie ma, bo my prowadziliśmy z Pogonią Szczecin 3-0 i wiemy, jak wyglądała końcówka. W tych wcześniejszych meczach, które ja prowadziłem, przegrywaliśmy na Jagiellonii, zremisowaliśmy 2-2, przegrywaliśmy z Wisłą Płocki i wyciągnęliśmy ten wynik. Także dla mnie jest ważne, żeby zespół grał 90 minut o zwycięstwo. No, sytuacje są różne i na wszystkie musimy być przygotowani. Wiadomo, że chciałoby się szybko strzelić bramkę, poprawić na 2-3 do przerwy i grać sobie spokojnie. Natomiast wiemy też dobrze, że takie proste to nie jest, że przeciwnik ma podobne plany i bez względu na to, jak się ten mecz potoczy, musimy być przygotowani na różne scenariusze. Ważne, żebyśmy ani na moment nie zwątpili w to, że jesteśmy w stanie tutaj zrobić dobry wynik i o to będziemy grać. Panie trenerze, wiem, jaka jest sytuacja kadrowa Lecha na koniec tego sezonu. Bardzo duża grupa piłkarzy będzie się żegnała z zespołem po zakończeniu tego sezonu i to już jest przesądzone. I teraz moje pytanie brzmi, czy pan to bierze pod uwagę przy ustalaniu składu na przykład na mecz z Jagiellonią? Którzy piłkarze zostają, którzy odchodzą? Czy pan w tej sytuacji będzie sięgał głębiej po młodzież? Jak pan to widzi? Na dzień dzisiejszy patrzę tylko na to, jaka jest forma poszczególnych piłkarzy i to tyle. Kolejne pytania. Dzień dobry, Maciej Ryman, Głos Wielkopolski. Panie trenerze, mam takie pytanie, czy to dobrze, że Jagiellonia przyjeżdża podbudowana takim zwycięstwem pucharowym, czy lepiej ją by było przyjmować, jakby no, mieli trochę gorsze nastroje? Ja gratuluję Jagiellonii awansu do finału Pucharu Polski. To jest bardzo fajne przeżycie, natomiast czy lepiej, czy gorzej, zobaczymy. No, ja staram się skupiać na tym, żeby mój zespół w sobotę wyglądał jak najlepiej i to, co by było lepsze, no tak na dobrą sprawę nie wiemy. Czy też oglądaliśmy ten mecz wspólnie ze sztabem, też mówiliśmy, że może by było lepiej, jakby była dogrywka, bo mieliby 30 minut więcej w nogach. Myślę, że jakiejś większej roli to nie gra. Na pewno jest sytuacja taka, że Jagiellonia gra piąty mecz w ciągu 2 tygodni, mają przed sobą podróż do Poznania. Czy to będzie miało wpływ? To zależy, jak ten mecz, wydaje mi się, będzie się od początku toczył. My na ten mecz mamy swój plan. Ja nie będę tutaj zdradzał, jaki. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjdą na stadion, zobaczą dobre widowisko i zwycięstwo Lecha. Panie trenerze, przed ostatnią kolejką są przez dziennikarzy rozpatrywane różne scenariusze. Lechowi tam się daje między 70 a 80% szans na to, żeby się zakwalifikował do górnej ósemki. A według pana ile to jest procent? No oby to starczyło, co wszyscy spekulują. Ja nie patrzę, ile to jest procent. Wiem, kto z kim gra, wiem, jak wygląda sytuacja. Natomiast, no tak jak mówię, staramy się patrzeć na siebie. Ja się bardzo cieszę, że ten tydzień mogliśmy normalnie, spokojnie popracować, że zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić i że to zaowocuje w sobotę. Panie trenerze, różne jest podejście trenerów, zawodników do śledzenia czy też kontrolowania tego, co dzieje się na innych stadionach, gdy mecze rozgrywane są o tej porze. No tu akurat jest sytuacja taka, że w przypadku waszego prowadzenia raczej nie będzie to miało, powiedzmy, większego znaczenia, bo zwycięstwo właściwie gwarantuje wam udział w ósemce, bo kwestia miejsca. Ale czy ewentualnie właśnie jakiś nasłuch będzie na inne stadiony, będziecie sprawdzali? I żeby troszeczkę podgrzać ewentualną odpowiedź na pytanie, to pamiętam, że gdy był pan w sztabie Macieja Skorży, wtedy wprawdzie Lech walczył o mistrzostwo i był taki ostatni mecz w Bielsku Białej w tej ostatniej kolejce, to tam pamiętam. Był człowiek na ławce, który jednak kontrolował, co się dzieje na innych stadionach, tylko tam ważyła się pozycja lidera. No to teraz pytanie krótkie, jak to będzie teraz? Znaczy, na pewno nikomu nie będę kazał siedzieć przed telefonem i sprawdzać wyników, żeby mnie na bieżąco informował. Na pewno gdzieś informacje będą docierać, bo to jest nieuniknione, natomiast no, będę się starał skupić jednak tylko i wyłącznie na naszej grze i na meczu. Tymek, korzystając z twojej obecności, nie wiem, byłeś już kiedyś na konferencji przedmeczowej? Chyba raz byłem, mogło tak, się zdarzyć. Raz byłem. Tak, chyba ale właśnie nie pamiętam. Chyba byłem chory, a teraz jestem zdrowy. Możliwe. Ale wracając, powiedz, jak ocenisz to, co do tej pory udało ci się tutaj w Lechu Poznań w tym sezonie osiągnąć? Jesteś, w przeciwieństwie do innych kolegów, nie wylądowałeś w tym sezonie na wypożyczeniu. W oczach ciebie mamy też jako człowieka, który chociaż na moment uratował Puchar Polski w Łodzi,
rajdem i asystą. Jak ty teraz swoje osiągnięcia w tym sezonie ocenisz, jak patrzysz na to, co za tobą do tej pory? Znaczy oceniając swoją, gdzieś tam analizując swoją gdzieś przygodę tu w pierwszej zespole, mogę powiedzieć, że no gdzieś te pierwsze pół roku, gdzie wchodziłem gdzieś za trenera Bielicy jeszcze, to mogę powiedzieć, że to było mocno pozytywne pół roku w moim wykonaniu i wydaje mi się, że chyba każdy nastolatek jeszcze chyba wtedy mógłby pozazdrościć czegoś takiego mi, no, bo wydaje mi się, że było to fajne przeżycie. Wiadomo, gdzieś rozpoczęcie kolejnego sezonu i wiadomo, ta runda jesienna no, nie była w moim wykonaniu zbyt dobra. Nie ma też czego co wspominać, no bo wiadomo, problemy zdrowotne, no trochę pokrzyżowały mi plany i wiadomo, gdzieś wchodziłem, później znowu schodziłem i to nie było dobre i wiadomo, tamtą rundę mogę uznać za stratną. No i gdzieś teraz ta runda wiosenna, no wiadomo, za dużo też tych szans u trenera Nawałki nie dostałem. Gdzieś może koniec tamtego roku, gdzie wyzdrowiałem, jeszcze nie dawano mi szans na grę. Zagrałem 3 mecze, ale wiadomo, znowu była przerwa zimowa, brak meczy, no to też jest duży minus, no bo nie było tego rytmu. Gdzieś te złapanie tych meczy i to nie jest zbyt dobre, gdzie po prostu raz się schodzi, później się wchodzi i później się nie gra. To jest moim zdaniem no niezbyt przyjemna sprawa. Ale no wiadomo, no teraz jest taki okres, gdzie no jest szansa na grę, bo liczę na to. Ja poprzez swoją postawę chcę udowadniać trenerowi, że zasługuję na grę i chcę grać jak najwięcej i wydaje mi się, że ja ogólnie znam swoje umiejętności i ci ludzie, co znają możliwości, umiejętności gry i mój potencjał, to powinni go znać i to się tylko dla mnie liczy. To, co ja myślę i ci ludzie, którzy powinni o tym wiedzieć. Dużo się mówi o tym, jak Lech Poznań może za chwilę wyglądać, co tutaj się może wydarzyć, jeśli chodzi o zmiany kadrowe. Ty wietrzysz w tym swoją szansę? Wydaje mi się, że tak. No jeżeli klub ma jakieś plany ze mną związane, no to no oczywiście ja chcę grać dla Lecha Poznań, zdobywać trofea, bo to się dla mnie liczy. Wiadomo, jestem związany z Lechem i chcę dla tego klubu jak najlepiej i poprzez swoją postawę dążyć na sam szczyt. Na razie odbywa się to w Lechu tak, że co jakiś czas pojawiają się ci młodzi zawodnicy, którzy dostają szansę, wypływają w świat, to Linety, Bednarek, teraz jest może taki czas Roberta Gumnego i Kamila Jóźwiaka, bo oni trochę wcześniej od ciebie się pojawili w zespole i teraz tak myślisz o sobie, ja jestem ten następny w kolejce? No patrząc w ten sposób, no to na pewno tak, ale no ja mam swoją ścieżkę, swoje cele, swoje marzenia i ja się będę do nich przykładał i poprzez każdy trening chcę dążyć do tego, każdy mecz i walczyć o najwyższe cele i o najlepszą pozycję dla siebie. To już koniec pytań w takim razie dziękujemy bardzo, do zobaczenia w sobotę na meczu. Dziękuję.